Drodzy Państwo, spotykamy się w dramatycznych okolicznościach w związku z wiadomą rocznicą, ale mówić będziemy o poezji i to jest ta jaśniejsza strona katastrofy. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest prezentacji nowych i najnowszych tomików poetyckich. Mamy tutaj czworo ukraińskich poetów, jedną polską poetkę, ale o tym za chwilę, ponieważ przede wszystkim jest to prezentacja Biblioteki Poezji Ukrainy w obliczu wojny. To jest inicjatywa wspólna Fundacji Pogranicze, Oficyny Literackiej Pogranicze i Lwowskiej Oficyny Jazzwa. I to widać, ponieważ redaktorzy serii, kilku serii, to właśnie Natalia Trochym i Krzysztof Czyżewski. Wyszły właściwie dwie serie, każda z nich obejmuje 10 tomików. Rozumiem, że w przygotowaniu jest trzecia. Ta poezja obejmuje wiersze pisane w latach 2014-2022. Mamy już 23 rok, teraz już właśnie. Ponieważ to jest żywa inicjatywa i trzeba od razu podkreślić, że to jest także szczególny dialog polskich i ukraińskich poetów. Te przekłady powstają właśnie w żywiole dialogu. Dzisiaj prezentujemy 4 tomiki i zacznę właśnie od tomików z serii. Jeden z pierwszej serii, trzy z drugiej serii. I to są następujące tomy. To jest tomik Iryny Mularczuk W domu. Tutaj O i M są wyszczególnione dużymi literami. Rozumiem, Iryno, że to jest Om Shanti, Shanti, Shanti. Tak jest. Czyli ten pokój w sercu domu, pokój w sercu domu, który jakby otacza wojna, który jest w wojnie, można tak powiedzieć, zanurzony. To jest tomik w przekładzie Katarzyny Szwedy. No, może będzie. Tak jak siedzimy tutaj. Zaraz będzie. Mam nadzieję właśnie, że do nas dotrze. Obok Iryny siedzi Olech Kocarew. Jego tom to Ewakuacja w przekładzie Anety Kamińskiej, która siedzi obok niego. Kolejny tom to Czarne róże czasu i Kiwy w przekładzie znowu Anety Kamińskiej. I obok mnie, troszkę właśnie tutaj schowana, siedzi Daria Zuzdałowa. Świętujemy dzisiaj także wydanie jej tomu My Pograniczni w przekładzie Krzysztofa Czyżewskiego, który patronuje przedsięwzięciu, ale dzisiaj występuje przede wszystkim jako tłumacz i redaktor obydwu serii. Aneta Kamińska jako tłumaczka i jako poetka. Ja może przedstawię Państwa pokrótce, tak jak tutaj siedzimy, i potem przejdziemy do rozmowy, a właściwie chcielibyśmy skupić uwagę na opowieściach naszych gości, ponieważ to są ważne opowieści. Dotyczą świata, rzeczywistości, twardej rzeczywistości wojny i dotyczą samej poezji, sytuacji poezji właśnie w obliczu wojny. Może zanim zacznę Państwa przedstawiać, powiem tylko dwa zdania, bo jestem po świeżej lekturze tych tomików i to, co mnie zdumiewa i zadziwia, to to, że ona dotyka ciemności, ale ciemność jej nie ogarnia, że ona w jakiś sposób jest wychylona ku przyszłości. Wychylona ku zwycięstwu i to w różnych jego wymiarach. I tu trzeba też przypomnieć to słowo, które no, brzmi w naszych uszach. Peremocha. Czyli w tej poezji jest przyszłość. Jest dotyk rzeczywistości, jest ciężar rzeczywistości, ale jest też nadzieja na przyszłość. A więc teraz proszę zwrócić uwagę na nazwy miejscowości, ponieważ poeci pochodzą z różnych stron Ukrainy i te miejscowości brzmią już jak liczmany. Mamy je już w sercach, brzmią w naszych uszach. Daria Zuzdałowa
Poetka, pisarka, artystka urodziła się w Siewierodoniecku, to jest obwód ługański. Dorastała w Enerhodarze, to jest obwód zaporoski. Ukończyła Pnieprzański Uniwersytet Narodowy imienia Ołesia Kuczara i uzyskała dyplomy w dwóch dyscyplinach. Jedna to stosunki międzynarodowe, a druga to właśnie przekład, tłumaczenie. Mieszka obecnie w Kijowie, pisze wiersze i prozę, niekiedy używa pseudonimu Karel Grubasek. Wydała między innymi prozy poetyckie, właśnie zatytułowane, mówi Grubasek. Iryna Mularczuk. Iryna przyjechała do nas ze Lwowa i to jest jej rodzinne miasto. Jest poetką, krytyczką literacką, absolwentką Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki we Lwowie. Jest także badaczką literatury i zajmowała się długo twórczością Igora Rymaniuka. Jest autorką... Rymaruka, przepraszam. Jest autorką 4 tomików poetyckich, jeśli dobrze policzyłam. I ostatni to właśnie tomik W domu. O czasie swojego dorastania i czasie studiów napisała, i to mnie ujęło, przez cały ten czas wiersze jako sposób na to, żeby oddychać, żyć i utwierdzać się w tym, że jestem żywa. A o jednym z tomików zatytułowanym Światło, tutaj ło jest ujęte w nawias, napisała tak. To przypomnienie dla każdego i każdej z nas o wewnętrznym świetle, a także o miliardach światów i historii, które są w naszych żywotach i sercach. Obok Darii siedzi Ołech Kocarew. Poeta, prozaik, dziennikarz, tłumacz, urodził się w Charkowie. Mieszka w Buczy. W Buczy pod Kijowem, ale każdy już wie, gdzie leży Bucza. Jest autorem kilku tomików poetyckich. Wywodzi się jak gdyby z poezji awangardowej. To jest tradycja, która mu przyświeca i to jest także tradycja, którą bada. Jest współredaktorem antologii ukraińskiej poezji awangardowej, tej właśnie z lat 1910-1930. I podobnie tutaj wspominam o tym jakoś tak ogólnie, ale podobnie jak inni nasi goście, laureatem wielu nagród literackich. Ponieważ Aneta siedzi obok Ołecha, jest polską poetką, ale też zasłużoną już tłumaczką poezji ukraińskiej, którą tłumaczy od 20 lat. Jest redaktorką, współredaktorką wielu antologii. Tu dzisiaj będę ją także prosić, żeby powiedziała coś o ostatniej swojej książce, ale także wybrała z niej jakiś wiersz, ponieważ tłumaczy, można powiedzieć, dniem i nocą. Zwróciłam uwagę na wiersz, który znajduje się w tomiku Iwy Kiwy. To jest epilog, czyli dialog. Tłumaczą się wzajemnie poetki, ale w tym wierszu Aneta właśnie pisze o tym, jak oddycha tą poezją, jak ją przekłada na jawie i we śnie, jak głęboko jest w niej zanurzony. Więc ten ostatni tomik, już własny tomik, Pokój z widokiem na wojnę. Rozumiem, że głównym jego tematem jest właśnie to, o czym mówię. Ten dialog z ukraińskimi poetami i to bycie w obliczu poezji i bycie w obliczu wojny. I wreszcie Ija Kiwa, poetka, tłumaczka, dziennikarka. I znowu te miejsca, te miasta. Urodziła się w Doniecku, z którego właściwie dwukrotna emigracja i z Doniecka, ponieważ w 2014 roku przeprowadziła się do Kijowa, a w 2022 do Lwowa. Jest autorką 3 książek poetyckich. Wydała także zbiór wywiadów ze współczesnymi pisarzami białoruskimi o protestach w latach 2020-2021. Jej wiersze były tłumaczone na ponad 30 języków. Ija również jest laureatką wielu nagród literackich i członkinią
ukraińskiego open klubu. Myślę, że w tym miejscu warto także wspomnieć, że rodzina Ii ma korzenie żydowskie. Krzysztofa już może nie będę przedstawiać. Powiedziałam, że występuje dzisiaj w szczególnej roli. Ja chciałam najpierw sformułować jedno pytanie do wszystkich, każdego z was osobno. To jest to samo pytanie, ale każdy, jak rozumiem, swoją opowieść zaczyna z innego miejsca. Pytanie jest oczywiste. Jak się pisze w obliczu wojny? Co się zmieniło w waszym stosunku do rzeczywistości, ale także w waszym stosunku do słowa, do poezji w ciągu ostatnich kilku lat? Czy możemy zaczynać, może niekoniecznie po kolei, może tym razem właśnie... Dzień dobry. Jeszcze raz spróbuję powiedzieć to, widzisz, guten Abend, Herr Herring. To, no, może mnie zawsze trudno mówić o tym, tam, jak się wojna zmieniła, bo jakby mam oczywiście dwie fale w tym. Myślę tak, powiedziałabym tak, że kiedy, no, 14-22, to wtedy chciała bardzo, no, to był krzyk. Chciała krzyczeć o tym, że w moim, no, jest taki u mnie wiersz, że Renata też go przetłumaczyła. Przez 8 lat krzyczę, że w moim domu jest wojna, bo wtedy wojna była nie bardzo zauważona w świecie. I nawet, no, wstyd powiedzieć, ale naprawdę nawet czasem i gdzieś w Ukrainie. Ale by, no, nie winiłabym za to ludzi, bo jeżeli człowiek ma jakieś takie, jakieś wyspy bezpieczeństwa, to on może trochę mieć dystans. Ukraińcy też może nie o wszystkich wojnach mają jakąś wiedzę. No i to był krzyk, i to było takie żądanie, żeby cały świat wiedział o tym, co w Doniecku, w Luhansku, w Siewierodoniecku jest w Krymie, że to nie kryzys, nie ATO, nie tam coś tam, coś tam, jakieś te takie słowa, które, no, niczego nie tłumaczą, a żeby to było nazywano wojną. I wtedy taka poetyka u mnie była, no, bardziej taka minimalistyczna, bo ty jakoś, ja nie czuła, że jakieś metafory pyszne to jakoś odpowiada sytuacji. Świat zostaje czarno-biały i poetyka w jakimś sensie też, no, odpowiada i też czarno-biała. I teraz widzę coś podobnego u tych poetów, którzy zaczęli myśleć o wojnie już po 22, bo dostali takie doświadczenie. A po 24 lutego to było tak, że, no, myślałam, że kultura nic nie warta, że ona nie może nic zmienić. Zatrzymać, ale to, no, to taka też bardzo ludzka może reakcja. O tym mówił Salman Rushdie, że wiesz, nie może zatrzymać wojnę i tak dalej, ale bardzo mi podoba takie wyznaczenia Yves Bonfoy, że kultura jakby kultura odsuwa granice ciemności. I myślę, że to jest jakieś nasze miejsce oporu i tego, że jesteśmy żywi. I to po prostu mieć te nasze głosy, że my jesteśmy tutaj i my, oprócz tego, że tam ktoś gdzieś pod okupacją, ktoś gdzieś może w jakichś nie bardzo przyjemnych miejscach, jak
Mykolaiv albo Kherson. Ale możemy mówić, możemy świadczyć i to jest bardzo cenne, ponieważ pamiętamy zawsze o to, że na przykład wielu ludzi w Mariupolu, no tam do przykładu, tam miesiące byli gdzieś w piwnicy, w podziemiu i nie mieli światła, nie mieli związku, zasięgu, internetu i nie mogli dotarć do światu, a my możemy i piszemy. Dalej mówimy, czy ktoś by chciał. Dobrze, to może już po kolei, chociaż tak myślałam, że może najpierw powiedzieliby autorzy z Ukrainy, a potem ja, ale już dobrze, nie będę po kolei. Więc ja też z tą wojną właściwie jestem od 9 lat i trochę tak to o czym mówiła i ja. Ja w 2014 roku przeżyłam to inaczej niż teraz. W 2014 roku miałam bardzo poważny kryzys twórczy, nie mogłam ani pisać, ani tłumaczyć. Nawet tłumaczyć nie mogłam wtedy, bo wydawało mi się, że to nie ma sensu, to w ogóle nic nie pomoże, to nie zmieni sytuacji, że giną ludzie, że w Kijowie zginęli i giną ludzie, że dzieje się coś strasznego. Po kilku miesiącach okazało się, że zaczęłam dostawać jakieś sygnały, że te moje przekłady, które robiłam wcześniej, że jednak pomagają komuś, że jednak są czytane, że gdzieś krążą. I wtedy odzyskałam taką siłę, odzyskałam moc i zaczęłam tłumaczyć. Natomiast teraz było trochę inaczej. Teraz nawet nie miałam nawet jakby chwilę na zastanowienie się, ponieważ 24 lutego od samego rana mój telefon dzwonił, wszystkie maile przechodziły bez przerwy, wszystkie wiadomości i wszyscy chcieli ode mnie przekładu. Wszyscy chcieli czytać, publikować. Okazało się, że to jest bardzo potrzebne i ja natychmiast zaczęłam się tym zajmować, już nie zastanawiając się, że to ma sens czy nie ma. Bo dla mnie to był sygnał, że tyle osób do mnie pisze, tyle osób tego chce, to znaczy, że trzeba to robić. Natomiast jeżeli chodzi o samopisanie, to ta książka, ten, powiedziałabym tomik, ale nawet to nie jest tomik, to raczej to mistrze nawet niż tomik, to jest prawie 250 wierszy, ta książka pozwoliła mi przeżyć ten rok. I to, że mogłam tłumaczyć, bardzo dużo tłumaczyłam i to, że mogłam pisać, to mi pozwoliło przeżyć. Oczywiście, jeżeli zapytamy to, czy poezja, czy twórczość, czy jest w stanie, no nie wiem, powstrzymać rakietę, no oczywiście nie. Czy powstrzyma, nie wiem, karabin, czy ją śmierć, oczywiście nie. Ale ja mam taką swoją odpowiedź, że jeżeli to, co piszę, to, co tłumaczę, komuś da siłę, pokażę moim znajomym, moim przyjaciołom z Ukrainy, że ja jestem z nimi, że ja myślę o nich cały czas, że przekazuję też ich głos, że przetwarzam ich głos, przekazuję, że ten głos jest słyszany, czytany, że jest potrzebny, to mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, czy niesłuszne, ale że to może im chociaż pomoże, że to im daje siłę, że da im nadzieję i myślę sobie właśnie, ono jakby nie zmienia realnego świata, nie zmienia wojny, ale może da siłę, da nadzieję tym ludziom, którzy tej siły, tej nadziei potrzebują, żeby przeżyć, żeby jakoś łatwiej znieść te okoliczności, żeby wiedzieli też, że jestem, że no, chociaż jedna osoba, ale wiedzą, że więcej, że ktoś jest blisko. I ja pisałam wcześniej zupełnie inaczej, pisałam wiersze lingwistyczne, nie mogłam teraz tak pisać. Ja pisałam bardzo dużo wierszy, one są zupełnie inne, to są bardzo proste wiersze. Ich nigdy do tej pory nie pisałam, ale po prostu tylko tak mogłam pisać. I wydaje mi się, że po prostu no, to jest taka moja odpowiedź na ten czas kryzysu. Tak jak i ja powiedziałam, ta wojna to nie jest czas na jakieś skomplikowane metafory, na jakiś kwiecisty styl, na jakieś gry językowe. Po prostu czułam, że właśnie muszę krzyczeć, muszą być prosto, jasno, to musi być, to nie ma, jakby, nie powinno być miejsca na jakieś różne interpretacje, tylko po prostu jasno, rzeczowo, o co chodzi, co chcę wykrzyczeć, co chcę powiedzieć. A w tej książce chciałam, tę książkę napisałam do swoich właśnie przyjaciół, do swoich znajomych z Ukrainy. Jest tutaj mnóstwo imion, jest tutaj Ija, jest Olech na przykład. Wszyscy moi znajomi, moi przyjaciele, poeci, poetki, których tłumaczyłam, moi też znajomi z Polski, którzy angażowali się w pomoc dla Ukrainy, ale są również wszystkie zbrodnie wojenne tutaj zapisane i to musi zostać i musi być pamiętane. Kropka. Olek.
Dobry wieczór. Chyba jakieś 2 tygodnie po początku wojny na Wielką Skałę nie pisałem. No potem, to chyba był stres, nie wiem, coś takiego, ale potem już zacząłem pisać. Wydaje mi się, że teraz moje wiersze są więc lakoniczne. To chyba wszystko nowego. No i oczywiście więcej tematyki połączonej z wojną. Ale ja nie jestem pewien, że teraz poezja musi mieć jakąś nową poetykę i że ta poetyka musi być uzależniona od wojny. Ja myślę, że musi być różne wszystko i że musi być też ta poezja, która, no nie wiem, trzyma jakieś, jakieś produkcje. Kontynuację tego, co było wcześniej, lub w ogóle szuka swoich tam metafor, czyli sposobów mówienia w jakichś innych strefach. No, jakoś tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tak się zastanawiam w ogóle, bo już zawsze mam na końcu, a i zawsze mówię, że na końcu jest najtrudniej mówić, bo wszyscy już wszystko powiedzieli. Ty już siedzisz, myślisz, no wszystkie słowa już są powiedziane, co ja mam teraz powiedzieć. Ale tak naprawdę obserwuję już to od jakiegoś czasu, że dużo ukraińskich poeci mówią o tym, że się zmienia jednak ten język ukraińskiej poezji, czyli że ona się robi taka bardziej klarowna, bardziej taka może prosta, ale prosta tym, że uderza po prostu w same serce, bo już nie trzeba nic upiękniać. To już wszystko uderza po prostu tym, co się wydarza. I dlatego to teraz obserwujemy, czyli to jeszcze trwa nadal i jeszcze nie wiemy, jak to się skończy, jak to będzie wyglądało na końcu, ale na razie to obserwuję. A drugie, na przykład, jeżeli będę mówiła o swoim doświadczeniu, to obserwuję tak, że na początku mi zatkało, nie mogłam w ogóle pisać, no bo nie mogłam. I wtedy mi się wydawało, że wszystkie słowa są jakieś bardzo małe i nie mogą nawet może 1% powiedzieć tego, co ja czuję, co my wszyscy tak naprawdę czujemy. No bo co słowo? To za mało powiedzieć, że czuję ból lub cierpienie. Nie, ja po prostu każdą komórką to czuję, nie? I tych słów nie ma, nie ma tego języku. I dlatego zatkało, potem tak wybuchło, zaczęłam trochę pisać, a potem znów zatkało, ale zaczęłam tłumaczyć. Dzięki swojej tłumaczce, która tutaj jest, Kasi Szwedzie, którą zaczęłam tłumaczyć właśnie od Kasi zaczęłam w ogóle tłumaczyć. I czułam tak, że to Kasia ma korzenie łąkowskie i ja również mam. I Kasia ma taki piękny tomik Bosorka, który tłumaczyłam. I czułam, że jakby robię coś dla swojego rodu, coś dla swojego korzenia. I to mi bardzo pomogło, bo robiłam coś dla swojego kraju również i dla Kasi rodu również. I takie rzeczy pomagają przetrwać tak naprawdę. Dzięki. A teraz zostaję, bo będę tłumaczyć Daszę. Dla mnie osnovne, co zmieniłося, to mowa. Najbardziej widoczne zmiany dla mnie to język. Bo osnovna mowa mojego pisma do wojny była rosyjska. Moim ojczystym językiem, w którym pisałam, to był język rosyjski, a teraz jest ukraiński. To można сказати, що наразі я перевідкриваю для себе українську мову. Można powiedzieć, że na razie nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć, czyli otwieram na nowo dla siebie język ukraiński. I ще на самому початку війни, ще в березні я опинилась по границі. Jeszcze na samym początku pełnowymiarowej wojny, jeszcze w marcu, okazałam się w Krasnogródzie, w pograniczu. Przyszła do Krzysztofa i Małgorzaty w goście. Przyszłam do Krzysztofa i do Małgorzaty w gości. I Krzysztof zapytał, no,
Коли ти вже почнеш писати? І Христос запитав, ну коли ти вже в кінці почнеш писати? Я подумала, і правда. Я почала, направда. І почала писати в Красногруді. І почала в Красногруді писати, але ж по-українськи, так? Poezja chyba nie tylko w czasie wojny, często pisze się przeciw rozpaczy. Jak powiedziała Ia za Yves Montois, przesuwa granice ciemności. Ale myślę, że sam akt twórczy, przez to, że wymaga wewnętrznej integracji i skupienia, jest już sam w sobie jakimś przezwyciężeniem rozpaczy. Czesław Miłosz napisał: nikt nie kładzie słów na papierze, ani farb na płótnie, wątpiąc. Można wątpić dopiero 5 minut później. Więc to, że piszecie, że przezwyciężacie jak gdyby opór, ale także kruchość języka, bo to jest próba dla poezji, ile rzeczywistości ona jest w stanie udźwignąć. To jest też wasza wewnętrzna rzeczywistość, wasze przeżywanie świata i staje się komunikatem intymnym. Chroni nas przed znużeniem tą wojną, nas, obserwatorów tej wojny, jakby otoczonych wrzawą medialną. Do nas dociera wasz głos, jako głos brata, siostry, kogoś, kto mówi właśnie do mnie, ze swojego miejsca, które jest jedynym miejscem na świecie. Krzysztofie, kiedy zobaczyłam dopiero przed przyjściem tutaj plakat tego spotkania, że to spotkanie odbywa się pod szyldem Café Europy, przypomniałam sobie, jak 20 lat temu jechałam z Janem Kaplińskim do Sejm na konferencję Nowy Jork, Jerozolima, Sarajewo. A mówię o tym dlatego, że to nie jest pierwsza inicjatywa tego rodzaju, że Krzysztof i Małgorzata, że pogranicze mają już właściwie ogromne i wieloletnie doświadczenia, czyli chcę wspomnieć o Bibliotece Sarajewa, podobnej i niepodobnej, ale tamto też była biblioteka tworzona we współpracy z oficynami bałkańskimi, wydawana w 4 językach. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Krasnogródzie i Sejnach w związku z no właśnie wojną na Ukrainie, to już też jest ogromne doświadczenie. Rozumiem, że ponad 100 osób, artystów, nie tylko poetów i poetek, przewinęło już się przez Krasnogródę dosłownie w ostatnim czasie. Chcę ciebie po prostu zapytać, czym jest dla ciebie to doświadczenie, na ile ono jest nowe, na ile zmienia twoją, waszą sytuację pogranicza, stróżów pogranicza, i ludzi myślących o granicach zewnętrznych i wewnętrznych. Cały czas też sobie wewnętrznie nie tyle porównuję, tylko po prostu ucząc się teraz z tej wojny w Ukrainie, mam gdzieś w tyle doświadczenia byłej Jugosławii i trochę to mówi rzeczywiście o tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy, jak to się zmieniło. Wspomniałeś, że ta biblioteka pisarzy Sarajewa była wydawana w różnych językach. I wtedy byliśmy z tego dumni. Nam zależało na tym, żeby ta biblioteka była i po słoweńsku, i po bośniacku, i po chorwacku, i po serbsku, pod jednym dachem. Kiedyś robiliśmy takie spotkania o Bukowinie, w takim wielokulturowym regionie Ukrainy. I też nasza praca pogranicza polegała na tym, żeby pokazać różne kultury żyjące razem, Czerniowce jako taką wielokulturową metropolię bukowińską. Natomiast dzisiaj wobec tego, co się dzieje w Ukrainie i wobec tej takiej antykolonialnej wojny, wszyscy podkreślamy, że to jest język ukraiński, w którym ta biblioteka jest tworzona, ona jest dwujęzyczna i jest w języku ukraińskim i jest też ten rodzaj ewolucji, o której Dasza wspomniała,
Ale to też i ja przecież miała tą samą sytuację, prawda, że zaczyna pisać po rosyjsku i nie może dalej, to znaczy przemiany językowej. I nagle uświadamiamy sobie, że ta wojna została wypowiedziana też językowi. Także ruski mir chciałby zabrać czy zdławić język ukraiński. Że to nie jest tylko powstrzymanie rakiety, nie, ta wojna to nie jest tylko wysłanie rakiety, tylko ta wojna to jest też próba unicestwienia języka narodu. Nawet w obliczu II wojny światowej, nawet w obliczu nazizmu, nie było takiej sytuacji, że oni kwestionowali, nie wiem, istnienie języka polskiego czy każdego innego, który podbijali. Kwestionowali rasę, wyższość, ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co chciałoby zgładzić język. I że te rakiety też nieprzypadkowo są, nie wiem, kierowane na Muzeum Skowrody, prawda? Jako cel wojenny, obiekty. Więc to jest jeden aspekt szalenie ważny. A drugi jest taki, że większość pisarzy w tej Biblioteki Sarajewskiej no nie wyobrażałaby sobie, niektórzy byli z nich zaangażowani bezpośrednio w wojnę, ale większość trzymała się od tego z daleka. Czy wojna była destrukcyjnym kataklizmem dla ich świata? Izeta Sarajewicza na przykład, tego wielokulturowego Sarajewa wspaniałego. I tam nie było słowa peremocha, tam nie było tego pojęcia, że my w ogóle walczymy o jakieś zwycięstwo. Nie było przyszłości w wojnie w Jugosławii. Nie było tego horyzontu, który dzisiaj mają Ukraińcy, a dzięki nim my również. Że możemy zwyciężyć. Tego w tamtej wojnie kompletnie nie było. I to jest coś niezwykłego, co ja myślę, bo co znaczy, że nie było tego? Tak jak i nie było w Syrii takiego horyzontu, jak nie było w Czeczenii, jak nie było w bardzo wielu innych miejscach na świecie. My żeśmy się przyzwyczaili do sytuacji w świecie, że przegrywamy. Że nic się nie da zrobić, albo że po prostu konieczność tych imperiów, tego imperium zła i tak dalej jest tak silna, że możemy tylko na jakieś kompromisy pójść, uciszyć coś na jakiś czas, zaklepać. Tak rozumieliśmy pokój, prawda, który wydawało nam się, że po II wojnie światowej żyjemy w świecie pokoju. Historycy wyliczają, że było jedynie 50 dni od 1945 roku bez wojny w naszym świecie, a jednak udało się wprowadzić taką wiarę, że oto żyjemy w świecie bez wojny, prawda, pokoju. Ale cena utrzymywania tego pokoju to była cena śmierci, cierpienia Czeczenów, Syryjczyków i bardzo wielu innych narodów. I Ukraińcy po raz pierwszy, uważam, że to jest w ogóle jakby zmienienia osi świata, powiedzieli stopem, że to nie chodzi o uklepanie pokoju, bo to tym się tylko będzie żywić to żarłoczne imperium i za chwilę znowu uderzy. Tylko, że to jest, że stawką jest peremocha. I to widać też w poezji. W tym, jak oni o tym mówią, jak oni piszą o tym, że tu jest stawka jakaś choćby bardzo bolesna, ale i okupiona wielką ceną, ale jednak ten horyzont jakiejś siły i mocy jest wyczuwalny. I mam jeszcze taki obraz, o nim ostatnio mówiła Iryna, ale bo rzeczywiście jest też tak, że taka nawała wojny może po prostu człowieku wszystko stłumić. Tak się stało w przypadku poetki, która jest w tej drugiej serii, Hanny Osadko, która przyjechała do nas do Krasnogródy po tym już, jak utraciła męża na froncie,
a nawet po kilku miesiącach, kiedy w ogóle mogła ruszyć do świata, do ludzi. I jest taki obraz, Iryna po prostu ją oprowadzała po parku krasnogródzkim jako terapeutka jogi i tak dalej i po prostu uczyła ją krzyczeć. Też ten, znaczy w tych wierszach usłyszycie ten. On może być w różnej formie oswojony, czy w formę ujęty, prawda? To, co Ija mówiła na początku, że w tej pierwszej fazie miała tą fazę krzyku. Ale to, jak on się transponuje, przetwarza w sztukę, w słowo dojrzałe, w przekaz, jest też niezwykłe, niezwykle mocne. Dlatego myślę, że te tomiki są tak niezwykłe, że one po prostu mają gdzieś ten wewnętrzny krzyk, który na różne głosy, na różne poetyki się oczywiście przekłada, ale jest obecny. Bo to są różne poetyki. I chociaż Iryna mówiła, że ta poezja się klaruje, ja bym się z tym zgodziła, oczywiście. To jednak to, że każdy z was klaruje swój własny głos w tej poezji i na swój własny sposób, wydaje mi się tutaj ważne. Teraz chciałabym się zwrócić do naszych ukraińskich gości, myśląc o tych tomikach, które przeczytałam. I może zacznę od Ii tym razem. Tak, to jest poezja... Ta poezja musi dotknąć ziemi, prawda? To jest takie doświadczenie, że ona musi dotknąć ziemi, żeby stała się rzeczywista. Ale poezja także potrzebuje skrzydeł, prawda? Żeby to słowo nabrało rozpędu, żeby mogło być jak w jednym z naszych ulubionych wierszy Miłosza, to słowo raz obudzone przez nietrwałe usta, żeby mogło być tym posłańcem, które biegnie i biegnie, aż właśnie po obszary galaktyk i protestuje, woła, krzyczy. Mówię o tym dlatego, że o dziwo twoja poezja jest skrzydlata. I muszę powiedzieć, że tak, ja ją odczuwam jako poezję skrzydlatą. I muszę powiedzieć, że ja w twoich obrazach, znaczy jakby twoje obrazy poetyckie są takie, że ja nie potrafię ich wpisać w żadną ze znanych mi poetyk. One są świeże, nowe, one są twoje. Ja tutaj dla przykładu, jest ptasi sierociniec, który latać nie umie. Obraz, który od razu jakby nas dotyka, ale jest właśnie lotny. Jest papierowy samolot, którego płuca zasnęły. I jest miłość w zardzewiałym oku igły. I jest kwiat jeziora, który nabiera w usta kaczek z kaczętami. Ale jest także wojna i ona jest tym dotkliwiej, kiedy mówi jakby z drugiego planu. To mówię, jak ja to odczuwam, prawda? Alicja Rozena pisała o twoich wierszach, że pełno w nich jest ran, ale jednak nie gorzkich. Pytanie, które dla mnie z tego wynika, no pewnie jedno z wielu pytań, bo jednak jestem pod wrażeniem. A to wrażenie między innymi polega na tym, że w twojej poezji jest piękno. Znaczy gdzieś tam jest piękno jako pewien punkt odniesienia, prawda? Więc jak to się ma do siebie? Znaczy, to jest, przepraszam, to jest w ogóle rzadka rzecz. To nie jest tylko kwestia poezji w obliczu wojny. To już w XIX wieku zaczęto przekreślać piękno jako wiodącą kategorię estetyczną. A tu nagle w tych okolicznościach jest ból, ale jest piękno. To, jeśli możesz coś na ten temat powiedzieć, jak ty odczuwasz to napięcie, tą relację pomiędzy bólem a pięknem? Dziękuję bardzo. Jestem obrażona tym, jak podgotowałam się do tej właśnie naszej rozmowy, bo jest dziennikarką i to widać. Nawet nie wiem, no tutaj po prostu trochę taka jedna remarka. Po prostu mam w tym ośmyśleniu wojny i siebie jako uchodźcy, i siebie jako człowieka
poza społeczeństwem i poza domem mam różne fale i wiele wierszy z tej książki, w tej fali, kiedy już myślisz, no tak, nie o wojnie, nie o tym. I ty przez cały czas to jak chustawka, to bliżej do tego, to dalej. A no, może bliżej tutaj wojna, a tam, no nie wiem, piękno. Ale co do piękna, powiedziałabym tak, no jestem takim jak to ambasadorką miłości. I kiedy tam coś, to tam uratuje świat, to tak bardzo banalnie brzmi tam, albo nas wszystkich, tylko miłość, bo miłość jest jedną w ogóle w świecie rzeczą, która coś tworzy. Bo wszystko tworzone są z miłości. I naprawdę wszyscy to wiemy, że nic nie można zrobić bez miłości. Tłumaczenie, wiersz, nie wiem, normalna rozmowa, jaka teraz mamy. I to prawda. A o pięknie no też, że Marka, to może nie mam czegoś takiego w głowie teraz, jakieś takie metafory, ale po 24 lutego, kiedy latasz tam nad samolotami w różnych bezpiecznych krajach, myślę, przez cały czas takie ból czuję, że tam byłam w Grecji, a w Grecji bardzo podobna przyroda i klimat jak u mnie w domu. I te suche powietrze i morze, które mamy tam w Mariupolu. I no, to nie potrafiłby powiedzieć, to tak od, patrzysz na to i to jak u mnie w domu. I zapachy, i krajobraz. I taki ból czuwa, że jest taka, nasza planeta jest taka piękna. Ile mamy landszafty, tu, nie wiem jak. Krajobrazów. Ile mamy różnych, nie wiem, języków, ludzi, odmienności. Takiego, że no po prostu, no weźmy tu ziemię i żyj normalnie. I Ukraina też do słowa jest bardzo różna. Jest części tam z lasami, a jest ze stepą, jak u mnie. Jest części z wilgością, jak w Lwowie, tam albo tak podobnie do Warszawy klimat. A jest jak w Doniecku, gdzie mamy przez cały czas wiatr i suche powietrze. I myślę, dlaczego nie lubię tego wszystkiego? Dlaczego żyjemy tak źle? Tak niby sami przeklinamy nasze życie. I my po prostu myślę o tym, że no, piękno właśnie w tej starej paradigmie XIX wieku, piękno, miłość i co tam jeszcze było, nie pamiętam. Nadzieja. Nie. Prawda. Co tam Nietzsche, ten czas tam, piękno, miłość i coś. Prawda. To no to samo i no a za co jeszcze trzymać się? Po prostu nie wiem. Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś. Nie będzie po kolei, bo teraz chciałam się zwrócić do Ireny, żeby nie była zawsze na ostatku. Powiem tak, każdy z tych tomików ma coś w rodzaju motta. Mówię coś w rodzaju, ponieważ to jest właściwie fragment wiersza. I w przypadku Ireny to jest taki fragment. Przykrywam kamizelką kuloodporną małą dziewczynkę we mnie. To jest fragment z wiersza bez tytułu. To, co ujęło mnie w Twojej poezji, to właśnie ocalanie dla nas wszystkich, dziecka w sobie, tej wyobraźni dziecka, bo to jest, jeżeli to zostaje zniszczone, to można powiedzieć, człowiek się nie odbuduje. Z tego miejsca się odbudowujemy. Z tego, co z dziecięcej wrażliwości, z dziecięcej wyobraźni potrafimy w sobie zachować. Więc miałam takie poczucie, że to jest jakby, jeśli może świadomy zamysł, a może po prostu intuicyjnie jakby wyznaczony cel tej poezji. Ocalić dziecko w sobie, wrażliwość dziecka dla siebie i dla innych. I od razu budujesz ten most pomiędzy sobą i innymi. Więc to jest ta jedna rzecz. Chciałabym, żebyś się do tego ustosunkowała. Ale też właśnie tytuł tomiku w domu z tym, jak już mówiłam,
pokojem w wojnie ukrytym i to tym odwiecznym pokojem, to znaczy tym, który musimy najgłębiej, on jest gdzieś najgłębiej w nas ukryty, prawda? Do niego musimy dotrzeć, to znaczy do tego pokoju w sobie. Czyli o to dziecko chciałam zapytać i o to, jak rozumiesz dom, czy jak, czy może te dwie rzeczy razem. Właśnie pierwsze chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć o tym pięknie, bo tak się zaczęłam zastanawiać, sobie przypominać, no moje doświadczenie w porównywaniu, ale też mogę powiedzieć, że w pierwsze dni wojny, kiedy byłam w domu, już przyjechałam do rodziców i pamiętam, poszłam po raz pierwszy, to chyba był pierwszy tydzień, wyszłam z tatą na spacer do lasu. No i wiadomo, że do tego lasu też nie wolno było już chodzić i my tak poszliśmy, ale gdzieś tam niedaleko i pierwsze słońce było takie ciepłe, że poczułam po prostu nagle, że w barki tak się zrobiło ciepło. Ja pomyślałam, Jezu, ja nie chcę umierać, bo to życie jest takie piękne. I właśnie to piękno się dostrzega wtedy, kiedy zaczynasz doceniać. A zaczynasz doceniać wtedy, kiedy możesz stracić. I dlatego mi się wydaje, że my zaczynamy w ogóle zauważać, że coś się dzieje pięknego wtedy, kiedy możemy stracić. Dlatego może teraz w Lwowie wszystkie restauracje nadal są wypełnione, czy w teatrach są spektakle i tak dalej, bo ludzie chcą żyć. I dlatego dostaję na przykład z frontu od swoich przyjaciół wiadomości, zdjęcia, że mimo wszystko dzisiaj wiedziałam, że trawa jest zielona, wiesz, jest piękna, soczysta jest, czyli powietrze się soczy od prochu, a trawa się soczy rosą. I to jest po prostu niesamowite i w tym jest całe życie. A drugie z tym w domu, tak, to wewnętrzne dziecko, to wszystko jest związane oczywiście. I akurat przed spotkaniem rozmawiałyśmy z Małgosią o tym, jak to w ogóle z tym dzieciństwem, jak to wszystko działa, jak to wszystko wpływa. I mi się wydaje, że właśnie te pierwsze miesiące, kiedy byłam w domu i byliśmy wszyscy razem, rodzice, zabraliśmy babcię do nas i wszyscy byliśmy na jednej kanapie ciągle, bo spaliśmy no, oczywiście w różnych pokojach, ale cały dzień, wieczór był przed telewizją i wszyscy na jednym łóżku. Ja wtedy po prostu tak sobie pomyślałam, Jezu, ale to chyba grzech tak myśleć, ale nie wiem, czy kiedyś jeszcze tak będziemy razem. Czyli wszyscy, pies, rodzice, babcia, na jednym tym łóżku się zmieściliśmy. To było takie jakieś poczucie dziecka, że tam nie wiadomo, co będzie jutro, a teraz po prostu ich mam i chcę, żeby ten moment trwał po prostu wiecznie. I może to wtedy to dziecko we mnie zaczęło w ogóle się no, w pewnym sensie może ocalać w takich dziwnych warunkach. No bo tak to jest, że to życie, ten eros i thanatos zawsze walczą. Bardzo dziękuję. Tak, teraz będę prosić Daszę o wypowiedź. To motto w tomiku Daszy, My Pograniczni, jest takie. Tak? A, słychać. Prosimy Cię tylko o złość, by wymówić pierwsze słowo. To jest także z wiersza bez tytułu. Czujemy, że chodzi właśnie o ten mur, o tę barierę, która nagle pojawia się w człowieku, w poetce. Ale też jest ten motyw złości, motyw buntu, bardzo wyrazisty. To, co mnie ujęło w Twoim tomiku, właściwie wiąże się z samym tytułem. To jest temat granic. Dla nas to jest także ważne, że zaczynamy między innymi dzięki Twoim wierszom czuć, czym jest granica, czym jest pograniczność, trochę inaczej. Chciałabym prosić Cię, żebyś coś powiedziała o tych granicach, które odczuwasz w sobie i też jakby na zewnątrz, w świecie, który Cię otacza. Я можу сказати, що, звісно ж, з війною ці кордони стали виразнішими і загострились.
mogę powiedzieć, że z wojną te granice się wyostrzyły i zrobiły się bardziej wyraźne. Co takoż i kordony mu. I to również są granice języku. Zawsze jakaś taka dualność między rosyjską i ukraińską mowami. Bo to zawsze jest jakaś taka dualność między rosyjskimi i ukraińskimi językami. Ale razem z tym to i fizyczne kordony, geograficzne kordony. Ale to są również granice fizyczne, geograficzne. Bo стільки подорожей, скільки було, вимушених подорожей, скільки було минулого року, мабуть, у нас багатьох не було ніколи в житті. Бо тиле подружжя, ілі мєлішме в зашум року, чилі подружжя з примусу, не мєлішме хіба в своєму житті нігде. І через ці подорожі ти бачиш, що ці кордони взаємні. І через те подружжя ти бачиш, що та границі са płynne, można tak powiedzieć. I mnie wrażyło, ja wyczuła tę różnicę nawet tego ukraińsko-polskiego kordonu. Przerażano poczułam po prostu te granice, nawet ukraińsko-polskiej granicy. To ja wyczuła różnicę, co to takie polski kordon z początku wojny dla Ukraińca. Poczułam różnicę w tym sensie, że zobaczyłam, jak wygląda ta granica dla Ukraińców Polska na początku wojny. I na przykład dla Syryjca. Na przykład ta sama granica dla Syryjca Polska. Syryjczyka. І я думаю, що це теж проблема, над якою ми маємо замислюватись навіть зараз, коли ми переймаємося своїми проблемами. Мисля, що то теж є цей проблем, над яким маємо ще застанавлятися навіть зараз, коли маємо свої проблеми. Дякую і звертаюся до Олега. Знову зовсім інша поетика, бо ти пишеш albo krótkie notatki poetyckie, albo, jeśli tak mogę powiedzieć, długie poetyckie reportaże. Ale nie odbieram ich jako publicystycznych wierszy. Tu rzeczywiście poetyka awangardowa, którą znasz, rozumiesz, jakoś wynosi te wiersze właśnie z takich przekazów, z tego poziomu przekazów publicystycznych. Dlaczego? Dlatego, że jest w tym ironia i autoironia, dystans i taki zmysł obiektywizacji. Ten cytat, akurat to motto z drugiego wiersza brzmi tak: dobija się tu gołąb, żeby wycisnąć na paletę chaosu jeszcze i swoją tubkę bieli. To jest wiersz o wielkie sprzątanie po okupacji, prawda? No właśnie chciałam cię zapytać o to, jak twoja szkoła awangardowa tutaj sprawdza się i na ile wciąż czujesz się poetą ukraińskiej awangardy. Dziękuję. No awangarda jest taki trochę abstraktny termin, tak? Bardzo wiele możemy zrozumieć pod tym słowem, ale dzisiaj czasami przypominam sobie, jak w latach 40. XX stulecia jeden ukraiński pisarz, Wiktor Petrow, wtedy on był, wydaje mi się, że w Berlinie lub jeszcze gdzieś w Niemcach, już po pokonaniu Niemców, pisał on, że teraz, kiedy cała Europa jest rozburzona, to tylko awangarda jest prawdziwym realizmem. I że obrazy Picasso dzisiaj to jest prawdziwa rzeczywistość, jaką widzimy na ulicach. To w jakimś sensie tak można powiedzieć o każdej katastrofie, wojnie lub jeszcze takich wydarzeniach. Tak, to dlatego, że ten instrumentariusz? Instrumentarium, tak, jaki może dać awangardowa estetyka albo jakiś
element tej estetyki. On jest połączony z takimi okresami w historii i da się pracować z nimi. I właśnie też myślę, że dzisiaj w tej sytuacji literatura też musi patrzeć z tej strony też na to, co mamy ze sobą i to, co mamy przed sobą też. Bardzo dziękuję. Teraz będę prosiła każdego, każdą z Was, każdą i każdego, o przeczytanie dwóch wierszy. Bardzo proszę Anetę, a ponieważ w tej turze nie zadałam Ci pytania, poproszę Cię może przy okazji czytania własnego wiersza także o komentarz do tej książki, bo powiedziałaś o niej tylko w dwóch słowach, ale kiedy będziesz czytać wiersz, proszę, żebyś powiedziała, żebyś coś nam jeszcze o tej książce powiedziała. I tutaj nie wiem, w jakiej kolejności, Krzysztofie, czy... To nie ma większego znaczenia. Troszkę improwizujemy. Czytamy wiersze po ukraińsku, oczywiście z wyjątkiem Anety. I prosimy Anetę i Małgosię, która przepięknie czyta wiersze, o lekturę polskich przekładów. Tak, możemy po kolei, proszę. Kto gotowy? Dobrze, tak, bo Krzysztof ma. Przeczytam wiersz pro Hamleta. Przeczytam wiersz, ale ja krótko coś o Hamletu. Dla Gauleitera. Przepraszam, dopiero się uczy, więc przepraszam, wszystkiego nie znam. No ja chcę Wam tylko zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że jesteśmy z Dniepra, jesteśmy z Enochodaru, z Siewierodoniecka, z Kijowa, z Buczy. Nie tylko z Lwowa, z Doniecka i mówimy po polsku prawie wszyscy. Tak. To zawsze robi wrażenie. Oni nas zawsze zawstydzają. Hamleiter tym słowem zapozycienia czasów II Światowej Ukraińcy сьогодні satyrycznie nazywają kolaborantów. Tym słowem, które jest zapożyczone z czasów II wojny światowej, Ukraińcy tak humorystycznie, satyrycznie nazywają dzisiejszych kolaborantów z Rosją. Які саме під час окупації отримали високі посади, так би мовити, прийшли до успіху? Którzy akurat w trakcie okupacji dostali te wszystkie swoje posady najwyższe i przyszli do władzy. Сучасні гауляйтери часто ностальгують за СРСР. I współcześni ci oni ciągle tęsknią za Związkiem Radzieckim, tak, sowieckim. У російській мові є вираз «на головому глазу», що означає «з удаваною наївністю», лицемірно. В язику російським є таке повідзонко «на оку небєським», które znaczy, że to jest takie udawana taka naiwność, nieprawdziwość. Jak się uważnie podziwiać się w oczy Gauleitera, to można wyczuć tę błękit. I jeżeli spojrzysz prosto w oczy tak uważnie, to możesz zobaczyć tę niebieskość. Co wyrastaje razem z iluzornym, tradycjonalistkim drzewem spasienia, która wyrasta jednocześnie z czym? Z iluzornym i tradycyjnym drzewem zbawienia. Zbawienia. Z
ескапізму і недовіри до світу, повного ворогів і гіркого розчарування. Може, то Шиштоф не поможе добре тлумачити. Ескапізм. Часом життя є ліпше, ніж ми собі мислимо. І такі недовіри до світу, до повного ворогів і гіркого розчарування. Фрустрації. Там, у цій непроникній блакиті, гауляйтери нарешті знаходять свій рай. Там, в тій блакиті, вони в кінці можуть знайти свій Еден. В кінці. В блакитному оці гауляйтера височіли спасенне дерево. Тож він не звертав уваги на дрібні невдачі, такі, як людський фактор. В сонце і в дощ гауляйтер занурювався в своє дерево. Легко, наче примат чи дитина, перелітав з гілки на гілку. Листя заспокійливо шелестіло, вітерець грався із прапором, рум'яним, наче донька гауляйтера. І десь, глибоко в корі, поскрипував маховик. Щемливо знайомий мотив. Гауляйтер на гілці був щасливий і навіть більше. Однак, знаючи, що присутні внизу чекають на пісню, ніяк не міг згадати слова. В błękitnym oku gauleitera wznosiło się ocalone drzewo. Więc on nie zwracał uwagi na drobne niepowodzenia, takie jak czynnik ludzki. W słońcu i w deszczu gauleiter zanurzał się w swoje drzewo z łatwością prymasa czy dziecka, przelatywał z gałęzi na gałąź, listowie kojąco szeleściło, wiatr zabawiał się flagą rumianą jak córka gauleitera. I gdzieś w korze głęboko skrzypiało koło zamachowe, do bólu znajomy motyw. Bardziej niż szczęśliwy był gauleiter na gałęzi, a jednak, wiedząc, że zgromadzeni w dole czekają na piosenkę, nijak nie mógł sobie przypomnieć słów. А ось жінка, що після страху зробилася хмаркою. Сонце випалить її вщент. Вітер напине її за всі межі. Непередбачене звільнення. Може, дитячий палець, що на небо вказує, візьме за орієнтир. А ото кобєта, через страх приміняна в хмурке. Słońce doszczętnie ją wypali. Wiatr przegna za wszystkie granice. Niespodziewane uwolnienie. Może palec dziecka wskazujący niebo weźmie za punkt orientacyjny. Właśnie chciałam jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym domu. Bo tak nie do końca powiedziałam, czemu w ogóle się pojawił ten tytuł w domu. Bo w końcu już w lutym wtedy, rok temu, miałam wynajmować pomieszczenie na swoje studio jogi osobno, sama. To było takie największe moje marzenie. Ja po prostu zasypiałam z tym i się obudzałam i zastanawiałam się ciągle, jak to będzie, jak mam to nazwać, jak będą moje dziewczyny przychodzić, jak będą tam jak gołąbki sobie w tej medytacji leżeć w tych kocykach. Ja to wszystko tak wiedziałam. I tak w tym studiu, które wynajmowałam wcześniej, to one tak leżą, ja tak patrzyłam na nich i już czułam gdzieś tam w środku, miałam takie jakieś uczucie trwogi, jakieś niepokoju. I właśnie wtedy ten wiersz powstał, bo chciało się mi tak czuwać nad nimi, tak ich ochronić i może dlatego to napisałam. Ale skoro studio nie wyszło, no bo wiadomo, 24 już, 26 miałam podpisywać umowę, więc już do tego nie doszło,
ale wyszła książka i chyba tak miało być po prostu. Wyrażamy nieboże, kożni synku kłożno i znech, ich nie usmieszki teple jak czaj u gnianim horniatku, ich zaplakanych, gostrych, gariaczych, szczęśliwych, prysnych, jak dytyna w kieszenci, ostatnio swoją szokoladku. Бережи, Боже, їхній вогонь під мереживом бра, їхнє сонце внизу живота, життєдайне і млосне. Вони дико живі, їх писав би і плакав Рембрандт. Вони неба торкаються легко, красиво, як сосне. Бережи мені, Боже, кожнійську з цих мушек, перлин, їх зворушливі пучки волосся, піжами з котами. Їхнє вміння усе солодити, і гори, і полин. Ти скріпив нас так чесно, так вчасно своїми болтами. Ти зіткнув нас так щиро, потрібно, меліса і мед. Як рожеве, сухе й горгонзолу, як зливу із джазом. Я благаю, хай пахне, хрустить їхній сміх, як багет. Хай вони так нестримно, невпинно, нон-стоп, раз за разом. Як волошки, конвалії, лілії, ніби багнет. І тут є моя Кася Лопухана, яка ваше чита своє вибачення. Дякую. Чувай наде мною, Боже, над кожним з них, над всіми. Над тим усміхом, що теплим випełnia гліняне наczynie. Чувай над płaczącymi, сильними, веселими, бідними, jak dziecko nad ostatnią czekoladką w kieszonce. Czuwaj, Boże, nad ich ogniem pod biustonoszem z koronek, nad ich słońcem w podbrzuszach ożywczym i ckliwym. Są dzikie. Rembrandt płacząc malowałby ich oczy zamglone, sięgają nieba jak sosny dotykiem lekkim, prawdziwym. Czuwaj nade mną, Boże, strzeż wszystkie muszle, perełki, ich delikatne kosmyki włosów, ich koty na piżamach, dar osładzania wszystkiego, piołunu, smutku, udręki i trzymaj nas gorliwie w Twoich otwartych ramionach. Połączyłeś nas tak szczerze, bezbłędnie, melisa i miód, jak różowe wytrawne z gorgonzolą, jak ulewę z jazzem. Błagam, niech pachnie i chrupie śmiech, jak świeży chleb, niech one tak nieustannie, non-stop, raz za razem, jak habry, lilie, konwalie, jak bagny. Повертай всі кишені, дай мої найгостріші слова, роздавай всім страхам імена, викладай на стіл, покажи, де болить її, пий цей гіркий настій. Є рани, які оживають на ніч, як сова. Є рани, які потребують вина і сліз, кривавих помад, обцасів гучних, як сміх, нелюдського крику серед смерек і віх, або ж товариства лебедів, конів, кіз. Є рани, які виїжджаєш, немов квиток. Ось там я втопила першу свою любов. Ось там мій малий забутий і давній шок завив, як зробила перший міцний ковток. Є рани, які благають. Молись, молись за тих, хто вбивав, хто різав без жодних лез, хто зраджував, йшов, коли ти як хворий пес, хто сипав тобі під коліна відбірний рис. Є рани, які волочиш, як камінь, хрест, і в груди товчешся, в мене тяжкі, як гріх. Насправді ж то тільки челендж, черговий квест. Ти бачиш, з піжами регоче єдиноріг. Wytrzep kieszenie, wyciągnij ostre słowa. Wyłóż na stół, imieniem nazwij strach. Pokaż, gdzie boli, wypij gorzki napar. Są rany, co budzą się nocą jak sowa. Są rany, którym potrzebne są wino i łzy, krwawe szminki, obcasy, głośne jak śmiech, nieludzki krzyk wśród świerków i olch i takie, którym towarzyszą łabędzie, konie, kozy. Są rany, które wyjeżdżasz jak bilet. Utopiłam w nich pierwsze zauroczenie. Tam mój stary szef odszedł w zapomnienie, ale gdy wezmę pierwszy łyk, zawyję.
Są rany, które błagają, módl się, módl do Pana za tych, co zabijali, ranili bez ostrego narzędzia, zdradzali, gdy chorowałeś jak pies przypłęta i za tych, co ryż mizerny sypali pod kolana. Są rany, które dźwigasz jak krzyż, jak kamień, uderzasz się w piersi, bo są najcięższym grzechem. W rzeczywistości to tylko challenge, kolejne zadanie. Widzisz, jak jednorożec na piżamie zanosi się śmiechem? Mówią, że moja kolejka jest. Więc książka Ewakuacja, tomik Ewakuacja, to wiersze zimy, wiosny, troszeczkę lata 24 roku. O, drugiego. Przepraszam, już jestem daleko. Tak, tak, coś ciekawe, ciekawe. Chciałem by powiedzieć parę słów o tytułu tej książki. To taka była historia, że przed jakieś może 3 lub 4 dni do początku, do 24 lutego, to byliśmy z żoną i córką w takim mieście w środkowej Ukrainie, jakie się nazywa Winnica. I tam w muzeum zobaczyliśmy obraz, taki wydaje mi się, że XVIII wieku, który się nazywał Ewakuacja. No i tak było ciekawe, że prawie wszyscy goście tego muzeum stawali przy tym obrazu i cały czas patrzyli, bo to był taki moment, kiedy już całe informacyjne, wszystko informacyjne, media, wszyscy byli pełni dyskusji o tym, będzie czy nie będzie ten atak na Ukrainę i co robić i czy trzeba będzie i jak trzeba będzie ewakuować i tak dalej. No i te wszyscy ludzie stoją, patrzą na ten obraz stary, na jakim namalowany jakieś tam koni jedzą, ludzie gdzieś daleko i tak patrzyliśmy, był to może znak. Może chcieliśmy to odbierać jak znak, wiele takiego w tych dniach było. No i już potem, kiedy właśnie ewakuowaliśmy z Buczy, z Żytomierza potem, to czasami przypominaliśmy sobie o tym obrazie, więc to też troszeczkę stosowało się jednego wiersza, ale będę czytał inny wiersz. Architektura. Важко тримати голову опущеною, важко йти з горбатою спиною, бо дорога так світить, аж сліпить очі. Доводиться голову підняти, доводиться випростатись, а тут, ба, з'явилася архітектура. Важко повірити, але з'явилася архітектура. Ці будинки, що були просто коробками з-під взуття, в яких ми були щасливими. Ці будинки, що вирізнялися тільки недоречними назвами. Житловий комплекс «Пурпурові вітрила», житловий комплекс «Альтер-Его», житловий комплекс «Континент», житловий комплекс «Ягода», житловий комплекс «Шенген», житловий комплекс «Вілла Зубра». Тепер їх не впізнати. Одні стали тлом фотографій із вибухами вертольотів, інші – концептуальних прикрас набули, розпад геометрії вікон, пірсинг нерозірваного снаряду, миттєва статуя вибуху, римована поезія вийнятих на кожному поверсі дверей, фаунд поетри снайперських нотаток, грим вогню. І ось тут стоїть уже не коробка, а дім. Об'ємний, багатовимірний, з суворим перетином ліній, з історією. А поряд лежить кіоск провалений саркофагом античним. Знаю, тепер новобудови деякі, найдорожчі, продаватимуть одразу з руйнуваннями, з ракетами в балконах. Для покупців квартир у нашому житловому комплексі Помпеї імітація обстрілу за знижкою. Знову опускаєш очі на дорогу, на її чай сліпучий, устелений шматочками гілок,
Ставати на які страшнувато, але все ж ти стаєш, стаєш і стаєш. Architektura. Trudno trzymać głowę opuszczoną. Trudno iść ze zgarbionymi plecami, bo droga tak świeci, aż oślepia oczy. Trzeba głowę podnieść. Trzeba się wyprostować. A tu, ba, pojawiła się architektura. Trudno uwierzyć, ale pojawiła się architektura. Te budynki, które były po prostu pudełkami po butach, w których byliśmy szczęśliwi. Te budynki, które różniły się tylko niedorzecznymi nazwami. Osiedle mieszkaniowe, purpurowe żagle. Osiedle mieszkaniowe, alter ego. Osiedle mieszkaniowe, kontynent. Osiedle mieszkaniowe, jagoda. Osiedle mieszkaniowe, Schengen. Osiedle mieszkaniowe, Villa Żubra. Teraz są nie do poznania. Jedne stały się tłem fotografii z wybuchami helikopterów. Inne konceptualnych ozdób nabyły. Rozpad geometrii okien, piercing niezdetonowanego pocisku, chwilowa statua wybuchu, rymowana poezja wyjętych na każdym piętrze drzwi, found poetry notatek snajperskich, charakteryzacja ognia. I stoi tu już nie pudełko, lecz dom. Przestrzenny, wielowymiarowy, z surowym przecięciem linii, z historią. A obok kiosk przewalony, leży jak sarkofag antyczny. Wiem, teraz niektóre nowe budynki, najdroższe, będą sprzedawać od razu ze zniszczeniami, z rakietami w balkonach. Dla kupujących mieszkania na naszym osiedlu mieszkaniowym Pompeje imitacja ostrzału ze zniżką. Znowu spuszczasz oczy na drogę, na jej herbatę oślepiającą, wyścieloną kawałkami gałęzi, na które stawać trochę strasznie. Ale jednak stajesz, stajesz i stajesz. Dziękuję. Teraz drugi wiersz. Домовлялись більше не писати віршів про повітряну тривогу. Читали вірші в парку якогось авангардиста, не згадати. Пили сидр, потім почалася повітряна тривога. В університети нікого не пустили, магазини зачинили, хоча знижки й не скасували. Довелося спускатись у туалет громадський, цілувались у прожекторах дзеркал і кахлів, домовлялись більше не писати віршів про повітряну тривогу, грали водою музику, у туалетниці миска для грошей виявилась магнітною, надівали її на голови, і монети сповзали волоссям нашим, мов прикраси скіфських принцес. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Czytaliśmy wiersze w parku któregoś awangardysty. Zapomniałem. Piliśmy cydr. Potem zaczął się alarm przeciwlotniczy. Na uniwersytety nikogo nie wpuścili. Sklepy zamknęli. Chociaż zniżek nie skasowali. Trzeba było zejść do toalety publicznej. Całowaliśmy się w reflektorach, luster i kafli. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Graliśmy wodą muzykę. Miska na pieniądze pisuardesy okazała się magnetyczna. Zakładaliśmy ją na głowę i monety spływały nam po włosach jako zdoby z scytyjskich księżniczek. Powiedzieć, że ten wiersz tak, no on nie tylko o miłości, ale on nie o wojnie, ale o wojnie, ale nie o tej, o tamtej.
Ale wszyscy wiedzimy, że no, teraz mamy wojnę, naprawdę ta sama wojna, druga się wojna światowa pomiędzy demokratiami i dyktaturami, która się nie skończyła, bo tak zwanym zwycięzcą została po tej wojnie dyktatura. No i to trochę jest tego, ale to naprawdę wiersz był napisany w Polsce, kiedy byłam na Gaudepolonie i no, bardzo łatwo moim zdaniem zrozumieć, o jakim mieście chodzi. Стати Марії на плечі, щоби побачити місто, його довгу, мов шиї єврейки, історію, яку вигнали звідси майже 100 років тому. І тому ми такі безсилі перед словами, чуємо море і не бачимо моря, а риби з людськими обличчями ділять дільниці часу, як шматки пирога. Тут би сказали руського, але нам дістався горілий. Тож різниці немає, і ми входимо в пам'ять, як у підземний колодязь, у якому матінка вісла дитя понесе, а ми так втомились від темряви, що й по смерті не будемо знати свій колір очей. Він насправді рудий, суміш цеглий ханукального світла. Але хто розповісться, якщо наша мова – квітуча вода, двостороння, як безліч разів перешити сюртук, що і спати не вийде, і в люди не вийдеш. Та й що скажуть вони, коли таких нас побачать? Сиротинець пташиний, який літати не вміє. Але ми стоїмо на цьому окрайці землі, як паперовий літак, легені якого заснули. І наш сон – це каміння, з якого сходи уяви ростуть. Як любов у іржавому оці голки. Stanąć Marii na ramionach, żeby zobaczyć miasto, jego długą jak szyja Żydówki historię, którą wygnano stąd prawie 100 lat temu. Dlatego jesteśmy tacy bezsilni wobec słów. Słyszymy morze i nie widzimy morza. A ryby o ludzkich twarzach dzielą dzielnicę czasu jak kawałki pieroga. Tu by powiedzieli ruskiego, ale nam przypadł spalony. Różnicy więc nie ma. I wchodzimy do pamięci jak do podziemnej studni, w której mateczka Wisła dziecko poniesie. A my tak zmęczyliśmy się ciemnością, że i po śmierci nie będziemy znać swojego koloru oczu. Tak naprawdę jest rudy, mieszanka cegły i chamkowego światła. Ale kto o tym opowie, skoro nasz język to kwitnąca woda? Dwustronna, jak wielokrotnie przerabiany surdut, że ani spać się nie da, ani do ludzi nie wyjdziesz. No i co oni powiedzą, kiedy takich nas zobaczą? Ptasi sierociniec, który latać nie umie. Ale my stoimy na tej skipce ziemi, jak papierowy samolot, którego płuca zasnęły. I nasz sen to kamień, z którego schody wyobraźni rosną, jak miłość w zardzewiałym oku igły. To stąd te wszystkie cytaty. Komentarz, ale krótki, że może czytaliście już o tym, że dużo ludzi widzieli, mieli sny różne prorocze, tak zwane przed wojną. Na przykład ja. I nie tylko. To, no, po rocznicę na Facebooku sporo ludzi pisało o to, że no, mieliś taki sąd, ktoś bardziej symboliczny, ktoś po prostu realistycznie, jak ktoś to było potem no, w rzeczywistości. Ale kiedy zaczęła się wojna, odbyło się coś odwrotnego. Ludzie zaczęli mówić, że po prostu nie mamy snu nic po prostu. No, rzeczywistość wypełnia po prostu wszystko,
нас, якби я не вім, обмалює тим крейдо, да, і не мами снув, і то дуже дійно для тих людей, які, ну, як я, пам'ятаю, що це свої сни там від 3 лет. І тут там в серпні зачали ще сни. І то було щось таке, о, мами сни, я ще живемо. Час кошмарів надходить. Так починається серпень. Страшніших за діряву ковдру війни, чи легших за кавунову скипку дитячої усмішки. Не розгледити звідси у жоден військовий бінокль. Не бачу, на чому стою, лише падаю в сон, падаю в сон, падаю в сон, падаю в сон. Лихе сновидіння, закільцоване в дубі найближчого парку. Так парко сьогодні говориш. І розчиняєшся в темряві воєнних новин, що довкола шиї звелися чорною стрічкою. Я ж кажу, мені холодно, я хочу спати. Весь час хочу спати, весь час хочу спати, весь час хочу спати. Наче війну можна вбити душною подушкою, дрімоти. І виймаю кошмар зі сну незнайомця, наче ніж із кишені пробачення. І кров. Не болить, лише падає, 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 як сльози українських лісів. Час кошмарów надchodzi, tak zaczyna się sierpień, straszniejszych niż dziurawa kołdra wojny, czy lżejszych niż arbuzowy plaster dziecięcego uśmiechu. Nie da się dojrzeć stąd przez żadną wojskową lornetkę. Nie widzę, na czym stoję, tylko zapadam w sen, zapadam w sen, zapadam w sen, zapadam w sen. W złe sny zapętlone w dębie w najbliższym parku. Dzisiaj tak parno, mówisz, i rozpływasz się w ciemnościach wiadomości o wojnie, które wokół szyi owinęły się czarnym paskiem. Przecież mówię, jest mi zimno, chcę spać. Cały czas chcę spać, cały czas chcę spać, cały czas chcę spać. Jakby wojnę można było zabić duszną poduszką drzemki. I wyjmuję koszmar ze snu nieznajomego, jak nóż z kieszeni przebaczenia. I krew nie boli, tylko spada, 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 jak łzy ukraińskich lasów. To teraz ja zostałam poproszona, żeby powiedzieć parę słów o tej książce. Jest to tomik, który wyszedł z drukarni tydzień temu. Bardzo mi zależało na tym, żeby wyszedł na rocznicę, na 24 lutego. Nam to udało się troszkę wcześniej. Wydawcą jest Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu, które wcześniej wydało mi również wybór wierszy Borysa Łumeniuka, Wiersze z wojny i prozę poetycką Olafa Clemensena Lato-Ato. I to są, ta książka obejmuje wiersze napisane w ciągu kilku miesięcy, od 27 lutego. Właściwie do połowy września mniej więcej pisały mi się wiersze, potem jeszcze napisałam jeden czy dwa tak na zakończenie tej książki. I tak jak już powiedziałam wcześniej, te wiersze pozwoliły przeżyć mi ten rok. Na początku to było tak, że ja w ogóle nie mogłam pisać i w ogóle nie miałam czasu, cały czas byłam zajęta, miałam bardzo dużo pracy i pisałam te wiersze w weekendy. Siadałam i dopóki nie napisałam kilku wierszy, to w ogóle czułam się fatalnie, czułam się okropnie, bym zbierała takie emocje, wydarzenia z całego tygodnia i musiałam to wszystko wylać, to wszystko wypisać. One się pisały tak bardzo kompulsywnie, tak czasami myślę, że one powstały zamiast psychoterapii. I na to nie miałabym czasu nawet. Ta książka jest dla mnie ważna, ponieważ w tej książce to nie jest książka o mnie, znaczy też o mnie, ale to jest książka o Ukrainie, o moich przyjaciółkach, przyjaciołach, znajomych z Ukrainy, o tym, jak właściwie chcę, będąc cały czas z nimi, blisko nich, myśląc o nich, pisząc o nich, chciałabym uratować Ukrainę, chciałabym powstrzymać wojnę. Chciałabym dodać ducha moim przyjaciołom i przyjaciółkom.
I tutaj pokój z widokiem na wojnę jest taki tytuł. Można pokój, jest po prostu słowo pokój jest wieloznaczne w języku polskim. I po prostu oznacza pokój, mój pokój, w którym spędziłam te miesiące, będąc jednocześnie na wojnie, mając tę wojnę cały czas ze sobą. Nie mogłam nawet wyjechać nigdzie na wakacje, nie miałam czasu, bo zaraz tłumaczyłam, ale nawet nigdzie nie mogłam wyjechać, bo miałam takie poczucie, że ja i tak tę wojnę zabieram ze sobą, że ja nie znajdę żadnego miejsca, w którym mogłabym odpocząć, bo ja i tak cały czas Ukrainę mam ze sobą. Więc jest to ten pokój, mój pokój, w którym przeżywam wojnę. Jest to też pokój, w którym przyjmuję moje właściwie przyjaciółki, są to głównie właśnie kobiety, poetki ukraińskie, które często nocują u mnie. Ale jest to też stan pokoju, jest też ten pokój, w którym żyję w pokoju, w stanie pokoju, ale cały czas widzę wojnę, cały czas mam wojnę przed sobą, w sobie. Więc to też nie jest taki pokój. Zwykle czytam drugi wiersz z tej książki, rozkładam kanapę, bo on jest taki, no, powiedziałabym, nadający się na takiej okazji, ale może dzisiaj przeczytam inny. Przeczytam inny tym razem. Tytułowy, pokój z widokiem na wojnę. Jest to trzeci wiersz, który napisałam w tym. Jeszcze przed Wigilią, jeszcze przed Wigilią do mojego mieszkania ktoś wdarł się siłą i spenetrował, wypetroszył, porozrzucał, porozkradał. Komputer i książki zostawił. Dźwięk helikoptera nad moim osiedlem równie świdrujący jak dźwięk telefonu. Odkąd się zaczęło, nie milknął. U nas przed samą wojną też tak latały, mówi Luba. Sprawdzam w internecie. Tajemniczy samolot nad Warszawą. Ale to nie ten. Może niedaleko jest baza wojskowa, mówi Luba. Nie chcę mieszkać koło bazy wojskowej w czasie wojny. Przecież ją pierwszą ostrzelają. Bazy wojskowe w Polsce. Wpisuję do wyszukiwarki Oksany. Co to za samolot? Pytam podczas zajęć Iwana, który jest dziennikarzem i musi takie rzeczy wiedzieć. Nie wie, ale sprawdza na flightradarze. To jest polski samolot, uspokaja. Ma napis Polish Air Force. To helikopter wojskowy. Po co ciągle tu lata? Przedtem go nie było. Ważne, że nie rosyjski. No, gdyby był rosyjski, to już dawno zrzuciłby bombę. Masz strategicznie dobre mieszkanie, mówi Luba. Naprawdę? A ja ciągle myślę, że powinnam je zmienić, bo w razie wojny wojsko mi wejdzie przez balkon. Dobrze, że nisko, bo w razie ataku rakietowego łatwo cię będzie wyciągnąć. Łatwiej niż z piwnicy. I dobrze, że masz rolety. Nie trzeba będzie zaklejać okien. Nie, jednak trzeba, bo odstają. Tak, już widziałam w internecie. Mam taśmę klejącą z przeprowadzki. I musisz sprawdzić, które ściany są nośne. To na planie widać. Nie wiem tylko, czy na korytarzu mogłabym leżeć. Chyba lepiej w łazience, bo regał mam nieprzymocowany do ściany. Możesz jeszcze przymocować, mówi Luba. Książki mi tak wypadną. Jeśli nie rakieta, to zabiją mnie moje własne książki. Ale mogę nimi zestawić okna. To też widziałam. Zapisz się na kurs pomocy medycznej, każe Luba. Każdy musi nauczyć się albo strzelać, albo ratować, wyjaśnia Olesia. Ale ja nie mam teraz czasu. Jeśli będą sygnały, że nadchodzi wojna, to wtedy się zapiszę. Nie będę przecież strzelać. Wtedy to już będzie za późno. Stanowczo patrzy na mnie Luba. Chyba was podjęło. Mówi Oksana. Jest to wiersz pisany właściwie wydarzenia z marca, ale pisany w kwietniu 2020 roku. O, idzie, przyszła Hala, jedna z bohaterek mojej książki.
Bardzo dziękuję. Zmierzamy powoli do końca, ale jeszcze proszę o chwileczkę cierpliwości, ponieważ te poetyckie dialogi toczą się tu i tam. Nie planowaliśmy tego, ale muszę powiedzieć, że Krzysztof napisał wspaniały wiersz, który nazywa się Zatrute ziarno. I to chyba Eryna go tłumaczyła. Natomiast tutaj, po drugiej stronie, jest Bogdan Tosza, który napisał wiersz o Mariupolu i poproszę go o przeczytanie tego wiersza. Ale może przyjdziesz do nas. A jak z drugiej strony dla was? Dobrze. Nie bardzo pasuje do tego pięknego, młodego kwiatu, który nie bardzo pasuje do tego pięknego kwiatu, który tu siedzi za stołem z moim peselem. Widocznie jak człowiek się starzeje, to dzieci nie je i próbuje się dostosować do tego wieku. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, w przeciwieństwie do Państwa, ja nie jestem poetą. Co więcej, należę do środowiska, które sobie powtarza, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby wiersze nie pisać. No, chyba że się nie da powstrzymać. Jak mówi Bronio Maj, mój przyjaciel, poeta prawdziwy, tak się zdarzyło w tej sytuacji. Zdarzyły mi się dwa wiersze wywołane właśnie tą sytuacją. Oba były drukowane w Gazecie Wyborczej i oba są w tym sensie może szczególne, że są wynikiem takiego bardzo intensywnego przeżycia, ale chyba w bibliotece, jakiejś bibliotece w takim rozumieniu, jakiego uczy nas od lat Krzysztof Czyżewski. Może się wytłumaczą same. Jeden został napisany w końcu marca, a drugi w maju. Pierwszy nazywa się właśnie Teatr w Mariupolu. Teatr w Mariupolu gra Trojanki Eurypidesa Seneki. Nie było ich w planie repertuarowym. Weszły same. A teraz nie chcą zejść z potrzaskanego afisza, jakby żaden inny tytuł nie był już potrzebny. Trudny do rozpoznania reżyser nerwowo szuka najlepszej obsady Hekuby, Kasandry, Andromachy. Bez namysłu organizuje casting do ról Polikseny i Astyanaxa, syna Hektora. Rezygnuje z kurtyny, bo scenografii jest za dużo. Rozpycha się w całym budynku i wychodzi już w miasto. Nie wie nawet, że realizuje prawie zapomniane kierunki nowożytnej inscenizacji. Nie dostrzega, gdy oszalały Ulisses wyrywa się z roli, krąży po ulicach głodny śmierci, ogłaszając rzeź, z której nikt nie ocaleje. Pilnuje wytrwale, by umarli wszyscy, a na koniec dzieci. Zabiją Polixenę, nawet jej nie gwałcąc, bo przecież nie jest jeszcze kobietą. Zrzucony z ostatniej ocalałej wieży zginie mały Astyanax, aby Hektor nie miał potomka, jak rozkazał Kalchas, duchowny Greków. A wówczas ich wysłannik wypowie do chłopca i nieobecnej już widowni ostatnią kwestię, której nikt nie zadał. Pytasz, gdzie spoczniesz po śmierci? Tam, gdzie nienarodzeni. I dopiero teraz, bez niczyjej pomocy, z jękiem spada żelazna kurtyna i stoi na spalonej scenie, jak ściana płaczu. To jest
To jest ten pierwszy, a drugi wszyscy w każdym razie na pewno polscy odbiorcy. Jeden z największych wierszy naszego wielkiego poety Adama Zagajewskiego nosi tytuł Jechać do Lwowa. A mój wiersz nosi tytuł Wyjechać ze Lwowa. In memoriam Adam Zagajewski. Wyjechać ze Lwowa. Z jakiegokolwiek dworca, na którym jeszcze sprzedają bilety. Pociągiem albo busem, bądź czymkolwiek innym. Wyjechać ze Lwowa. Na jawie i nie śnić, że będzie lepiej. Przestać marzyć o kanikule nad morzem. Wyjechać, wyjechać ze Lwowa. Zawieźć go tam, gdzie nikt już na niego nie czeka i gdzie nie zrywa po nocach niepogodzonych wygnańców. Gdzie przestano tęsknić i do Lwowa wracać. Gdzie w końcu rozpakowano walizy z ćmielowską porcelaną, książkami znanych matematyków, poetów i proroków liżących rany, a także nutami z muzyką Brucknera. Zawieźć go tam, gdzie dawno spleśniały suknie sprzed pierwszej wojny i apaszki przywiezione z poślubnej podróży do Paryża, jedwabne krawaty z Wenecji i ozdobne fulary z naddunajskiej stolicy. A teraz znowu wyjechać ze Lwowa. Jeszcze raz w tym samym kierunku. Następni uciekinierzy pakują się bez tchu w pośpiechu do dwóch walizek, nie wiedząc co zabrać, co zawieść tamtym. A może tylko odgłosy Stryjskiego parku wiosną i pozłoconą katedrę o wieczorze w zachodzącym słońcu? A może jedynie zapach kawy u Żorża i aktualny repertuar opery? Spakować czy zostawić ten hucurski kilim, o którym nikt w domu nie chciał mówić, skąd się wziął na naszej ścianie, skoro hucurów już od dawna nie ma? Wyjechać ze Lwowa, który zamienia się już w ogień i burzę. I jeszcze tylko topole stoją niewzruszone i buki, które siwieją coraz szybciej. Umilkłe kosy, bo dzwony biją i drży powietrze. I znowu ktoś pyta, dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą? Dlaczego wracają sny, które nie są nasze? Wyjechać, wyjechać ze Lwowa. I to jest ten moment, kiedy ja już serdecznie dziękuję za tę część spotkania. Spotkania dobiegającego końca. Dziękuję przede wszystkim za wiersze, dziękuję naszym gościom. I pozostaje mi już tylko zwrócić się do Państwa, może ktoś chciałby coś powiedzieć albo postawić pytanie. Ja coś bardzo oczywistego mam do powiedzenia pod adresem wszystkich, którzy tutaj uczestniczą, czyli inicjatorów, wydawców i oczywiście poetów i tłumaczy. Dlatego, że w momencie, kiedy widziałam pomoc dostarczaną do ośrodka dla uchodźców pod Warszawą, jak wysiadali zagraniczne grupy sponsorów, wysiadały, dawały pieniądze duże, bardzo, bardzo potrzebne. Dzieciom dawały misie i robiły sobie z nimi wszystkimi zdjęcia i wyjeżdżali. To pomyślałam sobie, że
oprócz tej, ja nie to nie ma być ironia i złośliwość, to bez tego te ośrodki potem nie funkcjonowały, przecież do tej pory funkcjonują. Ale że komuś, kto znalazł się kompletnie w obcym środowisku, w pokoju z przypadkowymi ludźmi, żadne pieniądze nie zastąpią ludzkiego kontaktu i możliwości dzielenia się z sobą, swoją twórczością, swoimi myślami. Też jeszcze sobie zdałam jeszcze silniej z tego sprawę, kiedy jedna z pań, zresztą też Irina, z którą do tej pory jestem przez ten cały rok w kontakcie, jak ją spytałam, no co ci najbardziej potrzeba, myśląc, prawda, o, nie wiem, ciuchach, higienicznych środkach, ona powiedziała, no nic, ale wiesz co, chodźmy tam kawałek za ośrodek, chciałam ci pokazać Bubeskwit, nie? To sobie pomyślałam, że właśnie Polska, no tak mówię, coś już nie chodzi o Polskę, to nie wiem, o środowiska właśnie, które mogą się tego podjąć, mają dużo większą szansę i zadanie niż na przykład ktoś z no, Zachodu, żeby właśnie tę lukę wypełnić. To znaczy kontynuować wspólnie życie kulturalne i osobiste, no byśmy sobie tam o porodach zaczęły opowiadać i takich rzeczy, prawda, które są potrzebne po prostu w takim normalnym kontakcie. Ja zresztą dostaję co najmniej tyle, ile sama byłam w stanie dać z tego kontaktu. No i myślę, że właśnie robienie czegoś wspólnie jest czymś tak niesłychanie ważnym dla nas, bo nam jest najłatwiej, mając podobny język, to mnóstwo wspólnych więzi, korzeni, kultury. I no strasznie się cieszę właśnie, że coś takiego tutaj oglądam. Dziękuję. A teraz jeszcze mikrofon. Wszyscy przyjmie cenę. Co tu było? Tak? Jeszcze chwila. To w takim razie, tak? Proszę bardzo, jeszcze będzie jeden plus. Ja tylko informacyjnie, bo chciałem Państwu, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, że w Bydgoszczy w zeszłym roku była wydana taki tomik literacki Muzy nad Brdą i Dnieprem autorów ukraińskich i polskich i były tłumaczenia jednych na drugich i odwrotnie. Także to widać już się dzieje, także fajnie, że mogliśmy poznać autorów tych i bardzo dziękujemy organizatorom i autorom, że tutaj przyszli i to, że umieją mówić po polsku, to jest naprawdę no, bardzo wzruszające i bardzo porywające tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Trudno mi jest ukryć wzruszenie, słuchając Państwa. Ja może powiem jedną rzecz Pani Irynie Mularczyk. Wczoraj, kiedy u mnie w pracy, ja jestem nauczycielem, mieliśmy spotkanie z jedną z takich osób zaangażowanych w pomoc w Krakowie, w jednej z organizacji pozarządowych i z taką młodą Ukrainką, która uciekła 24 w czwartek, zaczęła się jej taka historia uciekinierki, uchodźczyni, 4 doby bez snu. Jednym z wierszy, które przeczytaliśmy, był Pani wiersz o dziewczynce, która jest przykryta kamizelką. I mam takie poczucie, że te piękne książki, które mamy dzięki pograniczu i że zwierzę, że to gdzieś musi iść dalej. I to jest jedna rzecz. Dobrze jest wiedzieć, że to żyje, to co Państwo piszą i robię co mogę, żeby żyło. Mamy cichego bohatera tego spotkania. 2 razy padło nazwisko Czesław Miłosz.
myślę sobie, że jeżeli jakieś takie mam w życiu szczęście, to może również dlatego, że jestem wychowany w języku tego wielkiego, nieczytanego w Polsce autora, wydaje mi się. I też liczyłem sobie, ile razy pada nazwisko Frank O'Hara ze złośliwością i John Ashbery. Ani razu. Więc może jest jakiś test taki egzystencjalny na to, co piszemy. I Miłosz właśnie dzisiaj zza światów pokazał, że to zdał. I to jest po pierwsze podziękowanie, po drugie właśnie hołd złożony temu autorowi. A o języku zapytam, bo to mnie bardzo ciekawiło, kiedy Państwa słyszałem. Czy Wasze książki i wiersze są tłumaczone na białoruski i rosyjski? Coś widzicie na tym temacie? No tak, w ogóle z Białorusinami przed wojną mieliśmy bardzo silne kontakty literackie i wiele wierszów było tłumaczone jak białoruskich po ukraińsku, tak i ukraińskich po białorusku. No na przykład moi też wiele wierszów były tłumaczone. Też do 14 roku z pewnym środowiskiem rosyjskich poetów też był kontakt taki. No i na przykład u mnie też w jakimś 9 roku wychodziła książka w języku rosyjskim też w Rosji. W języku rosyjskim moje wiersze były publikowane, tak? Ale czy tłumaczone na rosyjskim? Wykłady nie na rosyjsku? Tłumaczone na rosyjski? Nie, po prostu po rosyjsku pisałam. A białorusko? Nie, po białorusku nie. Ja mogę powiedzieć, że na szczęście nie. Po rosyjsku nigdy nie było tłumaczone, na szczęście, i nie miałam kontaktu i w ogóle jakoś Pan Bóg czuwał nade mną. No to po białorusku oczywiście tak, że jest człowiekiem, który bardzo zaangażowany był w ogóle w to, co działo się w Białorusi w 20 i 21 rokach. Po prostu żyłam życie Białorusinów. I dopiero ostatnie przykłady to przełożył Artur Komorowski. Ukazali się w Tallinie w tym tygodniu do rocznicy inwazji, tak. A po rosyjsku tłumaczyła mnie moja przyjaciółka, moja koleżanka, z której pracujemy razem jako tak jak w parze, jako tłumaczka i redaktorka w takim hebrajskim projekcie dla książek dla dzieci fundusza Grinspuna, to piżamna biblioteczka nazywa się. I ona tłumaczyła po prostu tak dla siebie. Czyli nie dlatego, żeby to gdzieś okazało się i tak dalej, ale ona też podjęła decyzję wyjść z języka rosyjskiego, bądźcie z tym przypadkiem do tego i tłumaczy teraz ukraińskich poetek, przeważnie poetek i poetów na angielski. I jeszcze jeden raz pytali mnie o pozwolenie tam przetłumaczyć rosyjską poetkę, bo ona, naprawdę z pochodzenia ona jest Żydówką, ale to tak, u nas to trudno czasem zrozumieć, kto jest kim, ale ona pytała, czy mogłabym przetłumaczyć, a ja to odpowiedziałam, a po co, bo ja nie dam pozwolenia, żeby to okazało się. Jeszcze chciałam słówko do tego, co Paweł powiedział. Paweł, nauczyciel, bo zadał pytanie i już nie mogłam tego skomentować, bo powiedział, robimy co możemy. I chcę Państwu powiedzieć, że Paweł jest tym nauczycielem, który w oparciu o toniki w obliczu wojny prowadzi
lekcje z młodzieżą w szkole. Te tomiki żyją i są takim pomostem pomiędzy tym najmłodszym pokoleniem. Myślę, że to bardzo, bardzo ważne. Paweł, trzecia seria się przygotowuje. Jeśli mogę, to jeszcze słowo także do pana Pawła, bo odżywają też wiersze Miłosza przeciwko tyranii, przeciwko dyktaturze. Brzmią inaczej te bardzo znane, te słowa wypowiedziane do tyrana. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy. I potem lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałość pod ciężarem zgięta. Nawiązując do poetów, szczególnie do Czesława Miłosza, mnie się skojarzyło mianowicie zapomniane nazwisko Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to był poeta czasu wojennego, który pisał piękne wiersze i tak jak właśnie słucham też tych wierszy i tych czasów wojennych, prawda, które się toczą obecnie i wspominając te czasy, kiedy była II wojna światowa, gdzie że poeci ginęli tragicznie, prawda, w czasie wojny. Tu też jest kilku takich poetów, którzy na froncie walczą, prawda, i którzy po prostu piszą wiersze i ja osobiście znam Aleksandra Irwańca, który też pięknie pisał wiersze tam o Izbeniu, prawda? Bo jest, jest autorem wśród tych tomów. Tak, tak, tak. Także jeszcze Prochasko był też taki, to była taka wspaniała grupa Buba Bóg, to pamiętam, bo to mój syn się tym zajmował, pisał jeszcze w czasie studiów. Także jest tutaj taka analogia, że właśnie poezja i poeci w tak tragicznym czasie muszą funkcjonować. Dziękuję. Jeszcze chciałam do tego trudnego pytania na temat języka wrócić, bo to już jest tak szeroki temat, że na osobne spotkanie. Ale tak, najprostsza rzecz. Ja te tomiki po przeczytaniu daję naszym ukraińskim przyjaciołom. Ale czuję trochę sztuczność tej sytuacji, dlatego że to są ludzie ze wschodu Ukrainy, zanurzeni w kulturze rosyjskiej w sposób naturalny. To jest ich język i rodzinny, i domowy, i świata, w którym funkcjonowali. Jedna z tych pań była dyrektorką festiwali filmowych w Kijowie. No i ja im daję tomiki wierszy po ukraińsku, ja z nimi rozmawiam po rosyjsku. Ja rozumiem oczywiście świetnie i oni rozumieją, dlaczego jest, prawda, rosyjski nie, absolutnie nie. A z drugiej strony ja rozumiem ból ludzi, którzy stracili wszystko wokół siebie, sąsiadów, pracę, miejsce, gdzie żyli i jeszcze język tracą. Jedno takie spotkanie w ośrodku dla uchodźców z pewną panią, kiedy okazało się, że obie mamy górskie doświadczenia, skończyło się na tym, żeśmy siedziały w pokoju, jej pokoju i śpiewały rosyjskie pieśni alpinistyczne razem. No tak, i ona powiedziała coś takiego, no jestem z Charkowa, no co ja zrobię, że mnie to jest najbliższe. A jednocześnie całą ten dramatyczny los uciekinierki jako Ukrainka przeżywała. No i to jest to doświadczenie, z którym właściwie nie wiadomo co zrobić. Pytam czasem kogoś, czy chcesz ze mną rozmawiać po rosyjsku. Tutaj całą drogę w pociągu rozmawiałam ze świeżo poznaną panią. I ona powiedziała tak, tu w Polsce rozmawiam po rosyjsku, w Ukrainie bym nie rozmawiała. Znam przypadek pana, który tutaj zresztą pod Krakowem był w ośrodku dla uchodźców i w pewnym momencie zadzwonił do mnie, że on się musi wyprowadzać i czy ja w Warszawie może mam jakieś miejsce, gdzie on z rodziną może się znaleźć. I
zasugerował tak delikatnie, ale jednak to było oczywiste, że on mówi po rosyjsku i tam się zmieniła jakaś prowadząca ten ośrodek i powiedziała, że no nie można po rosyjsku mówić. I on jakiś rozpaczony dzwonił, bo miał tam 2 tygodnie na wyniesienie się z ośrodka. I w końcu mnie się nie udało, ale komuś innemu się udało coś mu znaleźć. No i to jest jakby dramat na dramacie jeszcze. Więc ta sprawa języka ciągle o tym mówimy i nie ma na to odpowiedzi. No, wydaje mi się, że nikt nie traci języka, bo większość tych ludzi w Ukrainie, które rozmawiali wcześniej po Ukrainie, po rosyjsku, to większość i dalej rozmawia po rosyjsku. Jeżeli przyjechać na przykład do Kijowa, Kijów był dwujęzycznym i Kijów jest dwujęzycznym. Może teraz stało więcej języka ukraińskiego, ale dalej w metrze, na ulicy słyszymy 2 języki. No i tak samo na przykład, kiedy przyjeżdżają ludzie ze wschodu Ukrainy, jak to, jak z takich miast, jak nie wiem, tam Charków, czy z Donbasu, czy jeszcze skąd. Okej. No, przyjeżdżali. Nie wszystkie Donbas jest okupowane, tak? No i te ludzie, prawie wszyscy rozmawiają po rosyjsku i cały czas to słychać i no nie można powiedzieć, że w Ukrainie na przykład ten rosyjski język zginął, tak? Tak samo ja oczywiście nie wiem dokładnie sytuacji, co tutaj w środowisku uchodźców, ale w Polsce czy w Niemczech, kiedy przyjeżdżałem czytać wiersze, to bardzo wiele słyszałem na ulicach języku rosyjskiego z akcentem ukraińskim, tak jak rozmawiają rosyjskojęzyczni Ukraińcy. No to cały czas słychać. Nie wygląda, że jest to jakaś taka tragedia, to moim zdaniem. No dobrze, ale jeśli by taka osoba, bo nawet myślałam, że przyjedziemy razem, by przyjechała tutaj i po rosyjsku wam zadawała pytania, czy by to kogoś leziło? Jak by to było? No... Po prostu czasami ludzie z innych krajów nie rozumieją komunikatywną sytuację w Ukrainie. W Ukrainie jest społeczną normą, że każdy rozmawia w swoim języku. Jeśli do mnie ktoś podchodzi i mówi po rosyjsku, ja odpowiadam po ukraińsku i na opak. I w Ukrainie to jest normalne, to nie dziwi nikogo. Tak to jest, tak jest. No tak, ale ja na przykład mogę powiedzieć, nie wiem, powiem tak jak jest. Ja na przykład, kiedy ktoś do mnie się zwraca w Polsce po rosyjsku, to ja normalnie zaczynam rozmawiać po polsku. I mówię wtedy, no to jesteśmy w Polsce, proszę wtedy rozmawiać ze mną po polsku. Oczywiście są sytuacje, kiedy na przykład ktoś potrzebuje pomocy, to wtedy ja widzę, że ten człowiek czy jest po prostu jakiś przygniecony, sfrustrowany czy coś, ja pomogę. Ale w takich sytuacjach ja zawsze wtedy proszę, no to lepiej po polsku, ukraiński lub polski. No też mogę powiedzieć, że tak sytuacja jest głowa, to na przykład, czy przykład na przykład. Kiedy było Boże Narodzenie we Lwowie, to oczywiście, że wszyscy ludzie żyli, gdzie są, w kościele, w cerkwie, i ty idziesz tak przez centrum, tam dość rynek i tak dalej i słychać wyjątkowo rosyjską, no język rosyjski, bo no kto jeszcze może w taką noc być na ulicy. To no po prostu chcę powiedzieć, że przez cały czas słyszę, że ludzie idą tam i mówią w swoim języku i nikt do nich nie podchodzi, nie krzyczy tam, co tu robisz tam z językiem rosyjskim albo coś. Ale też jak człowiek z urodzenia, z pochodzenia, kiedy to nie było wyborem, kiedy poszłam do szkoły, było wyborem. Albo ty pójdziesz do szkoły gdzieś tam w swojej dzielnicy, ale będziesz jechać do swojej szkoły 2 godziny, a rodzice nie mieli takiej możliwości. To taki czas był specyficzny,
I po prostu nas było albo dwie szkoły w języku ukraińskim w 91, albo jednej jeszcze nie było. I tak, to życie wyszło daleko. Po prostu chciałam powiedzieć, że jest człowiekiem z urodzenia, ze środowiska zupełnie rosyjskojęzycznego, ale istnieje taka rzecz jak retraumatyzacja. I na przykład, kiedy wyjeżdżam nawet do Polski, nie zawsze rozumiem, kto tu jest. Wiem, że w Polsce niby nie ma Rosyjczyków, no albo Rosjan. No tak, tak uważamy, ale już gdzieś w Niemczech, jeżeli nie ma takiego no, wyraźnego akcentu rosyjskiego, czasem nie rozumiem, kto ten człowiek i dla mnie to niebezpieczeństwo, bo no tak trochę czuję się jakoś, że no, nie mogę powracać spiną do tego człowieka, ale to takie rzeczy traumatycznie. No jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie tam gdzieś za granicą i mówi po rosyjsku, to zależy od intonacji. Jeżeli człowiek przychodzi i on no, normalno zwraca się, my rozumiemy, że jest tam z Charkowa, Kramatorska, nie wiem, Zaporizhia, i człowiek po prostu nie zna jeszcze ukraińskiego na jakimś takim poziomie, to będzie normalna rozmowa. A jeżeli człowiek jest tożsamością takiej radzieckiej prawie i coś demonstruje, no to nie będzie normalnej rozmowy. No, to zależy od człowieka i od jego takiego intencji. Tak samo, to jest czasem też mówię z blendami tam do Polaków, no nikt mi nie mówi, że mówisz z blendami, tam wyrzucaj z Polski, nie, wszyscy rozumieją, no i tak samo, to zależy od człowieka. Musimy kończyć, ale chciałem przeczytać Państwu odniesienie do tych analogii do Baczyńskiego i naszych sytuacji. Taki wiersz, który przetłumaczył, bo tu jest ton Sierhija Żadana, który obejmuje nie tylko jego wiersze i pieśni, ale też jego dziennik wojenny, ale on przetłumaczył wiersz polskiego bojownika Warszawy, czyli Zbigniewa Jasińskiego z Armii Krajowej, który stał się takim wierszem niezmiernie w Ukrainie popularnym. Jego przełożyła też Oksana Zobuszko. Bardzo się odnosi do słów prezydenta Ukrainy i tej sytuacji, kiedy Amerykanie mu proponowali ucieczkę z Kijowa, a on powiedział, ja nie chcę samochodu, ja chcę amunicji. Nie chcę podwózki. Nie podwózki. Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier. Tu u nas nikt nie płacze w walczącej Warszawie. Tu się Prusakom siada na karku okrakiem i wrogów gołą garścią za gardło się dławi. A wy tam wciąż śpiewacie, że z kurzem krwi bratniej, że w dymie pożarów niszczeje Warszawa, a my tu nagą piersią na strzały armatnie, na podziw wasz, na śpiewy i na wasze brawa. Czemu żałobny chorał śpiewacie wciąż w Londynie, gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane święto? U boku swoich chłopców walczą tu dziewczęta i małe dzieci walczą i krew boleśnie płynie. Halo, tu serce Polski, to mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla was. Oklasków nie trzeba, żądamy amunicji. Bardzo dziękujemy i jeszcze słowo powiem na temat tomiku. Bardzo tak? Proszę, tak, bo już tutaj jest rezerwacja, więc podaj. Tak, czuję powinność wydawcy. Proszę Państwa, są tomiki, które mogą trafić do Państwa, są poeci, którzy mogą podpisać te tomiki, także bardzo gorąco zachęcam, jeżeli chcecie wziąć ze sobą troszkę tej poezji, jest to możliwe, leży na stole i bardzo zachęcamy.